według zielonych potworków trzeba woda oszczędzać, bo my mało wody mamy. Dodają, że nie ma wody. Trzeba oszczędzać, nie ma wody na świecie. No, wiecie, o co chodzi, nie? Wody nie ma. 22 grudnia. Jakby ktoś tak jeszcze maliny chciał, to jeszcze parę jest. Tu jakaś jedna. Tu jeszcze jakieś rosną. Jakby tak ktoś chciał. A tak ogólnie to liście poopadały i tego na razie wszystkiego nie zbieram. Niech się taka czapka z tego zrobi. I niech się to dobrze przed tego przepiecze i będzie. Wczoraj wiało bardzo, dzisiaj też wiało całe rano. Widzę, że jedna gałązka się złamała i takie szkody tylko. Taka gałązka. Reszta wszystko jest ok. Dachy całe. Z kompostera mały grzybek wyrosnął tam, widzicie go? I fajny. No a tutaj liście to leży tak na kupce i dobrze, że to się kurde przegryzie, przeżere i będzie kompost jak diobli. Widzę, że w beczce opadło, to się też już przegryzło ładnie. No w komposterach na pewno też już opadło. Przyjem moment, to ja to ponakładam zaś tam do środka. Ale teraz mi się nie chce, bo jest wszystko tym. Pory rośnie. Rośnie pieruna. Także wiecie jak jest, kurde. Ogólnie to wiecie, szarówka, kurde, to nieładnie wygląda teraz. No ale takie życie, kurde. No. Tak to jest, proszę Państwa. Co bym tu jeszcze naopowiadać, kurde. Widzę, że LM-y w Polsce już 15 zł kosztują, 14,99. Ciekawe, ciekawe. No. Ogólnie to jest szaro. Paskudnie. Szaro, paskudnie i cały czas pada. Także wiecie. Nie ma lekko. No, tak strasznie wiało cały kurde wczorajszy dzień. Dzisiaj rano też jeszcze trochę. No nie wiem ile tam drzew się naprzewracało w całych Niemcach. Na razie wszystko stoi. Może ktoś te drzewa tam źle zasadził, czy jak. Czy za blisko wody. Wuper kurde wiadomo przybrał. Przejechać nie idzie. Ale ja tam mam swoje dróżki, gdzie ja zawsze tam jeszcze się przecisnę. Co wam tu naopowiadać jeszcze? Musiałbym się wziąć za ścinanie tych drzewek, ale jeszcze jest za tym, za ciepło. Dzisiaj jest w sumie... Ja mam zaraz pokora do tej kurde. 11 stopni. Widać to? 11 stopni to jest za ciepło. Na plusie. Także... Przypuszczam w lutym przyjdą... Przyjdą tego, jeszcze jakieś tam lekkie mrozy. To ja bym musiał słomy nawieźć i tak dalej. Różnych rzeczy takich narobić się, kurde, tutaj jeszcze. Ale jakoś tam mocy nie ma, nie ma ochoty, kurde. Tym bardziej jak pada cały czas, to wiecie, to się nie da, kurde, ciaprał w marasie. Na wiosnę się zacznie akcja ogródkowo. Wiosenne porządki. To już te liście będą takie trochę przegnite przed tego, to się wpakuje wszystko do ziemi, pomieszo. I tak dalej. Do tego popierdółka, co, żeby ten kompost przemloć. Do tego sita, do tego popierdółka, muszę do tego końca jeszcze tak, kurde, popierdółka zrobić. Żeby to połączyć razem z tym silnikiem. Takie sprzęgło kłowe, o, coś takiego, tylko to musi być sprzęgło kłowe. Że w tym kuble będzie taka płyta z dziurami, jeszcze nie wiem, może z aluminium to zrobię, może z deski takiej, kurde, wodoodpornej wytocza. Nie wiem, jeszcze nie mam, kurde, planu. Ale to musi być coś takiego z otworami, które są pod skosem. Że jak ten silnik, żeby zabierał sprzęgło kłowe, ale żeby zabierało, wiecie, w jednym kierunku tylko. Coś takiego, kurde. Także ta zębatka, ta, co jest na tym silniku, będę musiał zdemontować i wziąć to jakoś tam, kurde, pod skosem. Otwory przewiercić pod tym samym skosem, żeby to szło. Wiecie, jak ten kubeł się nałoży, żeby on wskoczył i żeby te, kurde, zęby, trzy takie może, więcej jak trzy nie trzeba, żeby go zabierały, żeby się to kręciło.
się zrobi, na, jeszcze za ten czas, jeszcze się na razie kompost robi, to nie ma problemu. Pada jak wściekły, kurde, cały czas. No, ogólnie to tu się nic ciekawego nie dzieje, te sałatki pomału by trzeba było, kurde, wytegować. Patrzcie, jak to tam, kurde, jeszcze niektóre liście nawet by szło zjeść, kurde. Ta, królik by to zjadł jeszcze. Jakby były na ziemi, to już dawno by były zgnite. Całkiem. No i wiadomo, jak potem przyjdą takie cieplejsze dni, troszkę tego, to się weźmie ten i posprząta się, kubeczki się znarychtuje, o ile dożyja i będzie się coś działo. Na razie nie ma co, kurde, rzeźbić. Jeszcze muszę słomy nawieźć, nie? Słomy i te drzewa poobcinać. Dzisiaj mamy 22 grudnia, także to jeszcze troszkę. Tu tak w lutym czasami przymrozki są takie trochę większe. To jest pod taką idealną porę na obcinanie drzew. Nie na ścinanie, tylko na przycinanie tych drzew, nie? Bo jak co poprzycinać niektóre. No i tak to się dzieje. A tak ogólnie to zimno, mokro i do dupy. Chociaż zimno, no 11 stopni to nie jest zimno, nie? To idzie. Ale to jest normalna temperatura taka tutaj. Przed tym, co tak wyskoczyło z tym śniegiem i tego, ale to też stopniało za chwilę. To ten, ale to jest taką normalną temperatura tutaj w zimach. Zawsze tak było. Kiedyś to wiadomo, kurde, tam przed wojną to było, kurczę, no nawet wuper zamarznął, ryn zamarznął. To oni z samolotów granaty spuszczali, żeby na ryn, kurde, żeby ten lód rozpaprać, żeby te barki mogły płynąć. Ale ogólnie jest, powiem wam tak, tu się temperatura nie zmienia. To co w lato było, 2-3 dni było trochę cieplej, a tak to ogólnie cały czas padało, także kurde, ja tam wielkich zmian nie widzę. A już na pewno nie zrobionych przez człowieka. Teraz aby trochę wiatru jest, to kurde. Ale jak jest za duży wiatr, to kurde, te wiatraki do mielenia ptaków to się wyłączają, nie? To z tego też nic nie ma. W tym momencie, jak jest konkretny wiatr, że szłoby to chapnąć coś z tego, to staje, bo to się wyłączy, bo to jest potem za szybko by się kręciło, by się rozleciało, co? Pieroństwo takie. No. Jadę zaraz porzeźbić, kurde, coś. Na warsztacie. Jarek jest na delegacji, rzeźbi tam jakoś wanna zakładu, kafelki i takie różne dziędzioły, kafelkuje. No, a ja się wezmę za ten projekt, kurde, póki jeszcze, kurde, jest trochę mocy, bo ogólnie to mocy już jest mało, co wam tu jeszcze poopowiadać. A, o tym Grzegorzu Braunie mogę wam jeszcze powiedzieć, kurde. To nie jest tak, że to jest mój mentor jakiś tam, kurde, czy guru, czy coś w tym sensie. Ale w niektórych sprawach to ma święto rację, kurde, nie? To jest, kurde, takie... To, co oni odwalają, że oni każde pierdnięcie będą chcieli, kurde, opodatkować i tak dalej. To są pierdoły. 8 stycznia będzie wielki strajk w całych Niemcach, bo ludzie już mają dość, przewoźniki niemieckie mają dość, rolniki mają dość. Oni pojechali do Berlina tymi traktorami wszystkimi. My się nie wybierali. Trochę daleko stąd, wiecie. Ale ludzie mają dość tej polityki, tego całego rządu, tych wszystkich, całej Unii Europejskiej i tak dalej, bo oni, kurde, no takie, kurde, przychody, co oni tu kasują pieniędzy, a jeszcze, kurde, mają mało i jeszcze chcą długi robić większe, kurde. No tyle kasy, co oni tu kasują, to się w pale nie mieści, nie? No. Ale w Polsce jest dokładnie tak samo. Że trzeba to wszystko trochę przystopować, kurde, bo ludzie mają dość. Bo oni tam dostawali, rolniki dostawali jakieś dopłaty do tego paliwa, że tego, a teraz, że kurde, tego się mają kupić elektryczne ciągniki, nie? Dopłaty do tych dieslów nie dostaną. A skąd te żarcie mamy wziąć, kurde? Widzieliście, kurde, tego, jakby człowiek
każdy miał taki kawałeczek, by sobie samemu chciał wyhodować, też tego nie ogarnia, żeby do siebie, na zawsze, żeby mu starczyło, nie? Na cały rok. Nie ma szans. To by się trzeba było obgadać, że jeden robi marchewki, drugi robi kartofle tylko i pod najwyżej wymiana, nie? Jeden drugiemu by coś tam kapnął. Bo samemu, żeby wszystko ogarnąć, to nie ma siły po prostu na to. Jak ktoś, wiecie, 20 lat, to może się tym zająć. Ale to oni mają, wolą siedzieć w internecie, klikać tam na TikTokach, pierdoły oglądać, jak kot za laserem loto i takie rzeczy. Kto tam myśli o kartoflach? Ale jak w sklepie kiedy zabraknie, to się wszystkim oczy otworzą. A to się może szybciej zdarzyć, kurde, jak się komu wydaje. No. Takie życie, kurde, nie ma lekko. Ja tam zapasy jeszcze mam, kurde, na pora lot. Także ja tam z głodu tak szybko nie umrze. Schowane, kurde, mocno, że żadnie znajdzie. No. Tak to jest, kurde. Ulice zaciaprane tym wszystkim, bo powiem wam, z tych drzew to poslatywało tego marasu, tego wszystkiego, nie? No nie wiem, jak tu dużo nie było słychać, żeby tam straż pożarna jeździła, tego iu, żeby na sygnale, żeby coś tam tego. Ale przypuszczam, że w całych Niemcach to szkodów narobiło, nie jeden dach poleciał, bo grubo wioło, nie? Także to jest... Ktoś to zaś te szkody będzie musiał pokryć. No kto to pokryje? Ubezpieczalnie, nie? Ubezpieczalnie pokryją, ale zaś te składki, kurde, ubezpieczeniowe podskoczą do góry wszystkim. I zaś kasa, kurde, trzeba będzie zapłacić. No nie ma leku. No. Ryby śpią, nawet im żarcia nie dają, kurde. Siedzą na dnie i nawet nie oddychają, kurde. Bo tak jak przyda coś tego, to one zawsze, kurde, są przy tym, nie? A jak jest tak chłodnawo do tego, to oni siedzą na dnie i nawet żyć nie chcą. Glonów tam jeszcze trochę jest, to z głodu nie umrzą. No. Tak to jest, kurde. Trzeba się zaraz zebrać do jakiegoś, kurde, dzień działowania. Dzisiaj trochę pospawą może. Te podkładki, żeby to już skręcić jakoś tam do kupy, te kółka. Zobacz, kurde, co będzie tego. Też nie ma za bardzo chęci do czegokolwiek majstrowania, wiecie? No, ale takie życie, kurde. Człowiek też już jest stary, kurde. No, nie ma lekko, kurde. A tak ogólnie, jakby my, kurde, nie godali już na przykład na święta coś tego z Jarkiem, bo ja nie wiem, kiedy on przyjedzie pod na warsztat. To życzę wam wszystkim wesołych świąt, żebyście tam jakoś wytrzymali. W Polsce tam też chyba tak zimno teraz nie ma. Tylko te wiatry, kurde, co tu dzisiaj rano jeszcze były, to jutro przyjdą tam. Jutro jeszcze ta resztka przyjdzie do was, bo to wszystko tam na wschód zasuwało. I o Zarobidza po tym wszystkim, kurde. Z Francji to przyszło, kurde. Ten Macron tam pierdnął i dlatego tak jest. Tak. Nażar się czegoś niedobrego, kurde, jakiegoś kalafiora i jak walnął bąka, to cała Europa, kurde, przewioło. Dobra. W razie czego, wesołych świąt, nara, trzymajcie się i zdrowia życzę. Ciao, ciao.